Dobra, w tym filmiku sprawdzimy sobie różnicę między trzema, czy właściwie dwoma modyfikacjami między dźwiękiem wydechu. Sprawdźmy sobie teraz, tak, jest zamontowana Scania V8, 845 koni, czyli po tuningu, czy tam po chipie z 730 fabrycznych. Gada to mniej więcej tak. Bez zapętlonych wolnych obrotów. Fabrykę. Nie wiem, ten silnik tam w ogóle pracuje? Euro 6 powodują, że tego silnika nie słychać. Nie ma się... Przepraszam, nie ma sensu nawet tu dywagować. Pozostajemy przy silniku na modzie. O mocy 845 koni. Modyfikacje znajdziemy. Bardzo prosto ją znaleźć. Jest dostępna na Steamie. Całkowicie za darmo. Dziwne, że był płatny, nie? Na Steamie. Powiedział, co wiedział. Tym, że gdzie ona jest. Tak się to nazywa. Scania Open Pipe. Lub jedlą V8. Świetna modyfikacja, jeżeli chodzi o wydech. Zresztą było to słychać. Nie polecam, natomiast jest jeszcze jedna modyfikacja gdzieś tutaj.
Jest to po prostu porażka totalna. Jest to nagrane jakimś telefonem w jakiejś ubikacji chyba, bo więcej słychać podgłosu z zewnątrz niż samego dźwięku czy silnika, czy turbiny, czy tego wolnego wydechu, tak więc nie polecam. Strata czasu na szukanie i instalowanie tego. To tyle. Wiemy o co chodzi, wiemy czego szukać. Tak to wygląda. Ten mod polecam do zabawy w ETS-a.